Witam serdecznie ponownie. Tak jak widzicie w tytule, z tym samym tematem Archanioł Michał, a więc na temat natury pana Jezusa Chrystusa, ponieważ chciałbym udzielić odpowiedzi na pytanie pana Wiesława, który napisał do mnie. No i muszę powiedzieć, że postawił dobre pytanie, czy zwrócił uwagę na, na ciekawą kwestię, która absorbuje wielu ludzi, która kiedyś też bardzo mnie absorbowała. I panu Wiesławowi chciałbym na to pytanie odpowiedzieć. Najpierw może powiem w ten sposób, że przed sześciu laty, już chyba, czy, czy około siedmiu, ja również miałem problem z głębszym zrozumieniem osobowości Pana Jezusa Chrystusa, bo byłem, wiadomo, pod ogromnym wpływem w tym względzie doktryny. Towarzystwa Strażnica, ale szczerze powiedziawszy, to mimo to, iż byłem 26 lat świadkiem Jechowy, to głębiej tej kwestii nie analizowałem. Dopiero później zacząłem się głęboko nad tym zastanawiać. I na przykład, zanim odpowiem panu Wiesławowi, i zacytuję e-mail, który przysłał do mnie, to powiem, nie będę wszystkich wersetów cytował, ale sporo jest takich wersetów, jak ten, który wcześniej w tamtym filmie, w tamtej audycji zacytowałem z Ewangelii Jana w odniesieniu do Księgi Izajasza, gdzie postać, która występuje na przykład, w widzeniu w Starym Testamencie, czy w jakichś proroczych słowach, w Starym Testamencie odnosi się do Boga JHWH, a w Nowym Testamencie odnosi się do Pana Jezusa Chrystusa. I to cały czas absorbowało mnie. Nieraz, kiedy napotykałem takie wersety, które właśnie trudno mi było zrozumieć, to powiem szczerze, że Nieraz aż głowa mnie bolała, bo nie mogłem sobie z tym, z tym poradzić. I pamiętam, nie wiem czy to już mówiłem tutaj na, na tym profilu, że zadzwoniłem wtedy do, do brata Krzysztofa Gołębiowskiego ze zboru w Świętochłowicach, z ewangelicznego zboru w Świętochłowicach, który kiedyś w organizacji był. To tak potocznie się mówi nadzorca podróżujący, ale już nie, nie pamiętam, jak to tam jest. Czy nadzorcą strefy, czy, czy okręgu. Strefy chyba, już nie, nie pamiętam tego. W każdym bądź razie, że mm, zadzwoniłem wtedy, pamiętam do niego i mówię: Krzysztof, słuchaj, czy mógłbyś mi wyjaśnić taką kwestię? I już nie pamiętam, jakie wersety podałem. Serdecznie pozdrawiam Krzysztofa ze zboru BLA w Świętochłowicach może on nie, nie pamięta może pamięta tą rozmowę i mówię, słuchaj, czy mógłbyś mi powiedzieć dlaczego niektóre wersety w Starym Testamencie mówią o Bogu JHWH a w Nowym Testamencie te same wersety odnoszą się do, do Pana Jezusa no i on wtedy mi mówi w ten sposób yy, mówi yy, Milku, słuchaj, ja rozumiem tą kwestię. I ja mógłbym ci to wytłumaczyć, czy mógłbym próbować tłumaczyć tobie, ale ja proponuję ci, żebyś ty modlił się o zrozumienie tych kwestii. Bo my, jako ludzie, nie możemy wchodzić w kompetencje Ducha Świętego. To Duch Święty powinien ci objawić. A więc. Ja mógłbym to ci zacząć tłumaczyć, ale lepiej będzie, jak ty będziesz się modlił o, o zrozumienie tej kwestii. No i rzeczywiście, po, po jakimś czasie, hmm, głębiej zrozumiałem te kwestie związane z osobowością Pana Jezusa. Chociaż skłamałbym, i tutaj bym przedstawiał się jako człowieka naprawdę zarozumiałego, jeżeli bym powiedział, że wszystko rozumiem, wszystko wiem, prawda? No, nikt z nas nie może w taki sposób powiedzieć. Ja już mówiłem, że jestem daleki od tworzenia jakichś dogmatów, po prostu, ponieważ pismo mówi, że Bóg łapie mądrych, mądrych, w swoich własnych oczach, w ich własne sidła. A więc często, jak ta, powiedzmy, nauka jakiegoś kaznodziei wykracza poza to, co jest napisane i za dużo na ten temat mówi, to później często się tak zdarza, że jest złapany w sidła własnego języka. I tak jest powiedziane, że Bóg łapie męców ich własne sidła, bo później trudno mu się z tego jest wycofać. Z jakichś nauk, które przekazywał i, i, i kurczowo się później tego trzyma. Ja nie uważam, żebym otrzymał wszelkie objawienie odnośnie kwestii bożych, ponieważ tak jak mówi apostoł, że jak nieodgadnione są jego drogi, prawda, i majestat Boga, no. Ktoś powiedział kiedyś, to, to nie jest moja myśl, ale bardzo tak przemawia do mnie, że nie możemy zamknąć Boga w, w pudełku swojego umysłu. Nasz umysł miał początek, prawda? A Bóg nie miał początku. Jest przedwieczny i my nie zrozumiemy do końca ani dzieła, ani nie poznamy, tak, jak może tylko poznać Duch Święty, bo przecież i Pismo mówi, że kim jest Bóg, to któż wie oprócz Ducha Bożego, prawda? Ale Pan Jezus jednocześnie powiedział w ten sposób, że kim jest syn, wie tylko ojciec. A więc my nie możemy trzymać się jakiegoś sztywnego, kurczowego dogmatu, bo Pan Jezus wyraźnie powiedział, że kim on jest. To wie tylko ojciec. Musimy pamiętać ten, ten werset. I właśnie za, zanim przytoczę ten, to, ten e-mail do mnie, pana Wiesława, to najpierw przytoczę krótko to, co w poprzedniej, w poprzedniej audycji zacytowałem z Ewangelii Jana. Widzę, że no nie, nie wszyscy do, do końca to, to zrozumieli. Ja, między innymi, kiedy dzwoniłem wtedy do szanownego Krzysztofa, o którym tutaj mówię, do zboru Berea w Świętochłowicach, no to takie wersety, nie pamiętam czy akurat ten. Ale takie wersety mnie absorbowały, gdzie Jan mówi o Chrystusie i zwraca uwagę na księgę Izajasza, na prorostwo Izajasza. I mówi, że Izajasz widział jego chwałę i o nim mówił. I wiemy tutaj z kontekstu, wynika, że mówił o Chrystusie i widział chwałę Chrystusa. A księga Izajasza, szósty rozdział, gdzie są. Zacytowane te słowa, to Izajasz pisze, że ujrzał JHWH siedzącego na tronie wzniosłym i wywyższonym. No, a więc czyją chwałę widział? Jan mówi, że widział chwałę Chrystusa. Cytując z tych właśnie wersetów, a te wersety mówią, że widział chwałę Boga JHWH, prawda? I nawet w teologii, że tak powiem, w teologii judaistycznej chwała Boga nazywana jest szekiną, prawda? Jest takie określenie dla chwały Boga. A jednocześnie i pismo mówi, że to Chrystus jest odzwierciedleniem Bożej chwały, prawda? Tak jak czytamy pismo i listy apostolskie, to takie wypowiedzi o Synu Bożym możemy znaleźć. No ale przejdę tutaj do, do tego za zapytania, które Szanowny Pan Wiesław przysłał do mnie więc pisze tak Dzień dobry Panie Mirosławie niedawno do opublikowanego tematu związanego z Archaniołem Michałem list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, piąty werset do którego bowiem z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział Ty jesteś moim synem, ja Cię dziś zrodziłem Bóg nigdy nie powiedział tego do żadnego aniołów Czyli Pan Wiesław cy, cytuje mo, moje słowa tutaj. Czyli mowa jest o jednorodzonym. Tutaj Pan Wiesław odpowiada na to i komentuje ten werset. Mówi, że jest mowa o jednorodzonym, wyjątkowym synu. Innego nie ma takiego synów Bożych. Ale czy to ma oznaczać, że Chrystus nie jest aniołem? Tak zgadza się do żadnego z aniołów, synów Bożych w nawiasie, tego Bóg nie powiedział, ale wersety biblijne poświadczają, że do jednego anioła Bóg to powiedział, którym jest Chrystus, choć żaden z wersetów biblijnych wprost tego nie poświadcza, pisze Pan Wiesław, do, do którego bowiem z aniołów, czyli do którego bowiem z aniołów obok Niego, Chrystusa to powiedział. Proszę przeczytać wersety biblijne poświadczające, że Chrystus jest aniołem. Księga Rodzaju, 22, rozdział 11, 12 werset. Ale wtedy Anioł Pański zawołał do niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie! A on rzekł: Oto jestem. Anioł powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twojego jedynego syna. Posz, proszę, pisze pan Wiesław, zwróć uwagę na wypowiedź, bo nie odmówiłeś mi. Chrystus z nieba rozmawia z Abrahamem. Cytuję te słowa. Nie odmówiłeś mi. I księga rodzaju 31, rozdział 13, 10 i 13 werset. Bo gdy przychodził czas parzenia się trzody, widziałem we śnie, jak samce pokrywające trzody były pstre, centkowane i łaciate. I wtedy anioł Boga wołał do mnie we śnie, Jakubie. A gdy mu odpowiadałem, słucham, mówił, spójrz i przypar się. Wszystkie samce pokrywające trzody są pstre, centkowane i łaciate. Widzę bowiem, jak Laban z Tobą postępuje. Ja jestem Bóg z Betel, gdzie namaściłeś stelle i gdzie złożyłeś mi ślub. Czy ten anioł Boga jest Bogiem z Betel? Czyli ten anioł Boga jest Bogiem z Betel, mówi Pan, pan Wiesław Chrystus. I yy, Malachiasza, trzeci rozdział, pierwszy werset. Oto ja wyślę posłańca mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wy oczekujecie i anioł przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan zastępów. Chrystus mówi o sobie przez Malachiasza, że pośle posłańca, czyli Jana, żeby przygotował drogę przed Chrystusem i przybędzie ten anioł przymierza, którego oczekujecie i pragniecie. Z szacunkiem Wiesław. Dziękuję Szanowny Panie Wiesławie, za, za tą wiadomość. I no tutaj chciałbym, chciałbym odpowiedzieć, odpowiedzieć na te wersety, które, które Pan zacytował, zwracając jednocześnie uwagę na wypowiedzi Pisma Świętego, bo oczywiście chcę oprzeć to. Na Słowie Bożym. I tutaj najpierw odniosę się między innymi do takiego jednego słowa, zdania, które Pan napisał. I odniosę je do tego, czego naucza Towarzystwo Strażnica. Mówi Pan między innymi w ten sposób, że kiedy Bóg zwraca się do swojego syna, no to mówi: Ty jesteś moim synem, ja cię zrodziłem. I Bóg nie powiedział nigdy to do żadnego anioła. I tutaj Pana zdanie jest, że mowa jest o jednorodzonym, wyjątkowym synu. Innego nie ma takiego z synów bożych. No, i to się zgadza. To słowo, to słowo, to słowo również występuje w Piśmie Świętym, że Chrystus jest jednorodzonym Synem Bożym. Natomiast błędem, zanim odniosę się do kwestii Anioła, to odnoszę się do, do tego słowa, które również Pan wymienił, że jest nazwany jednorodzonym Synem Bożym. Natomiast Towarzystwo Strażnica naucza, że jest pierwszym aniołem stworzonym przez Boga. Natomiast to słowo zaprzecza temu, że Chrystus jest stworzony, bo wtedy byłby nazwany pierwostworzony. Towarzystwo Strażnica zaprzecza samo sobie. I często yy, yy, ja pamiętam. Że była taka drwina z nauk Kościoła katolickiego, że Kościół katolicki zaprzecza swoim naukom w jednym zdaniu. Nie będę tu, tu cytował, w jakim, bo chcę się odnieść do tego. A Towarzystwo Strażnica dokładnie w taki sam sposób postępuje, ponieważ mówi, o Chrystusie, i rzeczywiście można to znaleźć w literaturze towarzystwa Strażnica, że jest jednorodzonym Synem Bożym, dlatego że został pierwszy stworzony, że jest pierwszym stworzeniem. No to przecież to, to jest zaprzeczenie. To byłby pierwostworzony. A On jest jednorodzony, czyli jedyny, jedyny, który zrodził się z Boga, bo inni. Powiedzmy, inne byty, które my nazywamy aniołami, zostały już stworzone, i to nawet jest taka piosenka to, Towarzystwa Strażnica, którą świadkowie Jehowy yy, śpiewają na zebraniach, że przy jego współudziale stworzenia powstał cud, prawda? I to, co mówiłem? Pismo mówi, że bez niego nic nie powstało, co istnieje. Prawda? Czyli inne byty. Inteligentne, które zostały stworzone, to nie narodziły się. Natomiast słowo narodziło się z Boga. Dlatego jest nazwane jednorodzonym. Warto o tym pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi o Pismo Święte, to rzeczywiście te wersety, które Pan zacytował. Są istotne i ja zacytuję nawet jeszcze, jeszcze inny werset. Takich wersetów jest sporo, gdzie dla określenia tego, który prowadził, prowadził Izrael, jest słowo anioł. I na przykład Księga Wyjścia, 23 rozdział, 20 i 21 werset mówi tak, i ja cytuję teraz z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, 23 rozdział Księgi Wyjścia, 20 i 21 werset. Pisze tak: Bóg mówi tak: Oto ja posyłam przed Tobą Anioła. On Cię będzie strzegł w drodze i doprowadzi Cię do miejsca, które przygotowałem. No i rzeczywiście. Bóg posyła anioła, prawda? I co mówi 21 werset? Zobaczmy. Mówi tak: szanuj go, słuchaj jego głosu i nie przeciwstawiaj mu się, bo nie przebaczy on waszych przestępstw. Czyli szanuj go, on nie przebaczy waszych przestępstw. Ale a więc ten anioł może całkowicie decydować o tym, czy przebaczy, czy nie przebaczy. Widać z tego, że ma całkowicie Boże plenipotencję, a więc wszelkie uprawnienia, że może całkowicie decydować tenże anioł. Jest powiedziane, że On nie przebaczy przewinień Waszych. Dlaczego? Dlaczego ma całkowite plenipotencję? Uwaga! Końcowe słowa mówią tego wersetu, ponieważ jest w nim moje imię. Szanowny Panie Wiesławie, w tym aniele, który został posłany, Bóg mówi, Mojżesz przytacza te słowa w Księdze Wyjścia, w tym aniele jest Boże imię. A więc jeżeli chodzi o imię, ono całkowicie wiąże się z tożsamością. Towarzystwo Strażnica nieraz przytacza taki werset, gdzie Pan Jezus mówił do uczonych w piśmie, faryzeuszy i sadyceuszy, i do ludu. Mówił tak, objawiłem. Yy, przepraszam, mówił to, gdzie Pan Jezus. Przytoczony jest w Nowym Testamencie taki werset, gdzie Pan Jezus. Kiedy się modlił, to mówił to do Boga. I Towarzystwo Strażnica często ten werset przytacza. Pan Jezus mówi tak do Boga: Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś. I Towarzystwo Strażnica mówi, no, on objawiał imię Bo Boga, a więc głosił, że, że Bóg to Jehowa. I to jest całkowicie błędne, ponieważ oni wiedzieli, jak Bóg ma na imię. Nie potrzeba im było objawiać tego imienia. To Izraelici nie wiedzieli, jak Bóg ma na imię? Przecież oni wiedzieli. Oni, oni znali Boże imię. Bo ludzie to imię też na, na sobie nosili, prawda? Chrystus nosił to imię. A więc zbawienie JHWH. JHWH zbawienie, prawda? To było imię Pana. To było imię Chrystusa. Dlatego tu nie o to chodziło. Chrystus objawiał imię, pokazując, kim jest Bóg i jakimi cechami się, się kieruje. A więc objawił tożsamość Boga. Chrystus objawiał tożsamość Boga. I tak samo ten werset tutaj mówi, że w tym aniele jest moje imię. A więc w tym aniele, w tym aniele była tożsamość Boga. Tożsamość po prostu. Całkowicie. Jak to rozumieć? To przeczytamy dalej. Jeszcze inne wersety. Natomiast, jeżeli chodzi o to określenie, anioł, no to ono w ten sposób jest tłumaczone. Prawda? Na przykład, no, w pisma greckie mówią o aniołach Angelos, w tłumaczeniu na język polski, to znaczy, to znaczy posłaniec, posłańcy, Angelos, prawda? Tak należy, to, tak należy to rozumieć. I na przykład nawet ja zauważyłem, że niektórzy ewangeliczni mówcy mają problem z pewnym wersetem. Mianowicie z dziejów apostolskich, kiedy apostoł Piotr siedział w więzieniu. I przyszedł anioł i uwolnił go, prawda? I on stanął przed bramą, przed furtką i pukał, i tam wybiegła dziewczyna, i mówi, kto tam, a on mówi, że Piotr. I ona się przestraszyła, bo wiedziała, że w więzieniu siedział i pobiegła, i mówi, Piotr stoi u, u bramy i, i puka. A oni mówią w ten sposób: Może to nie Piotr, może to jego anioł. No i tutaj całe. Wykłady powstają na temat tego, któż to był, ten jego anioł, czy to jego anioł, stróż przyszedł, czy. czy. Ale to jest bardzo proste. To jest bardzo proste. Tak jakbyśmy w oryginale czy, czytali, to ci, którzy to czytali, to rozumieli, o co tu chodzi. Może to jego posłaniec, a więc ktoś, kto został od niego posłany z więzienia. Może to nie on sam, tylko jego posłaniec. Bo to słowo anioł oznacza posłaniec. I tak samo, Szanowny Panie Wiesławie, gdyby Pan czytał z oryginalnego tekstu hebrajskiego, to byłoby słowo Malach w tym miejscu, gdzie jest powiedziane, że Bóg posyła swojego anioła, słowo Malach i to słowo oznacza posłańca. Oto ja wysyłam posłańca mego przed Wami. To jest posłaniec. Kto, ktoś, kto od Boga wyszedł. Ale wcale ten posłaniec nie musi być kimś o naturze anioła. I ten posłaniec w Starym Testamencie, w relacji Starego Testamentu, pojawia się bardzo często w odniesieniu, w relacjach, pojawia się bardzo często w relacjach z Izraelem. Tylko, że ten. Malach, a więc ten posłaniec odbiera cześć i chwałę należną Bogu, taka, jaka należy się Bogu. I na przykład jest również taka relacja o tym, że posłańcu w księdze Jozułego, w piątym rozdziale, w wersecie, od 13 do, do 15. Czytamy tutaj tak: Pewnego razu gdy Jozue przebywał pod Jerichem, zobaczył nagle przed sobą jakąś postać. Trzymała w ręce dobyty z pochwy miecz. Jozue podszedł i zapytał: Po czyjej jesteś w stronie, naszej czy naszych nieprzyjaciół? A on odpowiedział: ani po waszej, ani po waszych nieprzyjaciół jestem dowódcą wojska pana i właśnie przyszedłem. I co się dzieje, kiedy ta postać w taki sposób mówi do niego, Jozue coś zrozumiał. Wtedy Jozue upadł na twarz, pokłonił mu się i zapytał: Co mój pan rozkaże swojemu słudze? Popatrzcie, i Panie Wiesławie, proszę zwrócić na to uwagę, z pewnością zna ten werset, ale proszę nad nim się zatrzymać i, i, i zastanowić. Kiedy aniołowie, chyba dwa razy w Księdze Objawienia to jest opisane, przekazują wiadomości Janowi i on klęka przed aniołem, co wtedy się dzieje? Tenże anioł, a więc posłaniec o naturze anioła, o naturze anielskiej, stworzenie Boże, o naturze anielskiej, mówi do niego, wstań, Bogu oddaj pokłon. Ja jestem tylko twoim współsługą. No i często tak jest, że jest zwrócona na to uwaga, że Bogu należy się oddawać cześć. A ta postać, ukazuje się, która ukazuje się Jozuemu, wcale nie oponuje nie mówi wstań ja zostałem posłany bo jestem twoim współsługą prawda ale co mówi zdejmij z nóg sandały odpowiedział dowódca wojsk Pana miejsce na którym stoisz jest bowiem święte i Jozue wykonał jego polecenie Szanowny Panie Wiesławie, no tak samo mógłby powiedzieć anioł, który przekazywał wiadomości Janowi. Ja przyszedłem w imieniu Bożym, a więc uklęknij zdejmij sadały, bo ja przemawiam w imieniu Bożym. Ale tak nie zrobił, powiedział wstań. Natomiast ten posłaniec, a więc ten malach, który ukazuje się w ciele ludzkim, mówi do niego, tak. Jak ten, który przemawiał z gorejącego krzewu, bo to jest ten sam, to jest ten sam malach, czyli posłaniec. Zdejm sandały, bo miejsce, na którym stoisz, jest, jest ziemią świętą. I on tak czyni. Z kimże jest ten malach? Kimże jest ten, ten posłaniec? Prawda? Tak samo, kiedy ma narodzić się Samson, już nie będę tu cytował tej, tej relacji, nie, nie będę czytał, tylko tak w skrócie powiem. Tak samo, kiedy ma narodzić się Samson, to przychodzi posłaniec, Malach od Boga, posłaniec Boży, i ukazuje się matce Samsona. I mówi, że narodzi się Wam syn i nie będzie spożywał wina, mocnego napoju i tak dalej i, i, i będzie miał Ducha Bożego i, no, no i ona przyjmuje to i biegnie do swojego męża i o tym mówi i wtedy mąż mówi no to jeszcze raz, żeby po, powiedział módl się módl się do, do Boga JHWH, żeby ponownie przyszedł ten mąż prawda? I żeby powiedział, żebyśmy mu, mogli mu, mu zadać pytania. No i rzeczywiście, kiedy niewiasta jest w polu, znowu jej ukazuje się ten mąż i ona biegnie do, do swojego męża i później on przychodzi i on znowu przekazuje to, co ma do powiedzenia. A później oni mówią, to spożyj z nami. Najpierw pytają, jakie jest Twoje imię? A on od, odpowiada i to tłumaczone jest, moje imię jest cudowne. Inne przekłady tłumaczą ponad zrozumienie. No bo cóż on, mo, on może powiedzieć? Mógłby czy oni by zrozumieli, jakby on powiedział, że jest JHWH albo po, po, posłaniec JHWH, może bardzo by, bardziej by zrozumieli, prawda? Ale on podkreśla, że jego imię jest ponad zrozumienie. Inne przekłady mówią, jest cudowne, ponieważ to jest malach. To jest malach, to jest posłane słowo Boga, które przychodzi do nich. I skąd możemy o tym wiedzieć? Bo znowu jest sytuacja, że on nie chce z nimi spoży spożywać, chcą przygotować poczęstunek, tylko mówi złóżcie je na ofiarę JHWH. I co się dzieje? I ten posłaniec wchodzi w ten ogień i unosi się do nieba w tym ogniu. I co wtedy mu, um, oni mówią? Umrzemy, bo zobaczyliśmy Boga. Co oni zrozumieli wtedy? Że jest to samo co, co z Mojżeszem. Prawda? A on przemawiał do nich twarzą w twarz. Natomiast do Mojżesza mówił z gorejącego krzewu. A wtedy oni mówią: Umrzemy, bo oglądaliśmy Boga. No oni tak w taki sposób to rozumieją, bo któż może wejść w ogień Pana. Prawda? Tak to zrozumieli. A więc jeżeli chodzi o tego, który jest posłany, i który jest posyłany, jest to posłaniec, Malach, który ma naturę boską, ponieważ on narodził się z Boga. Jest jednorodzony, jest niestworzony. A rzeczywiście można go również w taki sposób nazwać. Można go nazwać. Tak, tu jest przetłumaczone aniołem, ale w znaczeniu tym malach. Czyli posłaniec, posłany. I tak należy, to, tak należy to rozumieć. Bo proszę odnieść się, Szanowny Panie Wiesławie, jeszcze raz, takich wersetów jest więcej i może kiedyś je jeszcze y, y, omówię, gdzie w Starym Testamencie jest przedstawiony Bóg. Bóg JHWH, a w Nowym Testamencie te wersety odnoszą się do, do Chrystusa, prawda? I w Księdze Objawienia Chrystus. Proszę przeczytać dokładnie Księgę Objawienia i to, jak on mówi o sobie. Ja jestem pierwszy i ostatni, początek i koniec. Chrystus. Tak mówi o sobie, czyli jest całkowicie utożsamienie z Bogiem JHWH. Natomiast no, to słowo, które wyszło od Boga, stało się ciałem, prawda? Narodził się, jednorodzony Boży Syn w ciele, i teraz jako człowiek stawia się. Za nami przed, przed Bogiem. Niektórzy mówią i świadkowie Jehowy no nie, nie mogą tego zrozumieć. No, no to jak, to, to z ciałem poszedł do nieba, przecież ciało i krew nie może odziedziczyć Królestwa Bożego i tak dalej. No tak. Ale apostoł mówi, że nasze ciała zostaną przemienione na podobieństwo umiłowanego ciała Jego. A więc to jest już ciało wyniesione. Do chwały. Nie jest to stricte to samo ciało i, i ta sama krew. Jest to uwielbione ciało, wyniesione do, do chwały. Prawda? I ten, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. A więc to jest stworzenie, które ma ciało, to znaczy ja mówię o ludziach tych, którzy otrzymują ciało na podobieństwa ciała jego, kiedy zostają przemienieni. Czyli to nowe stworzenie ludzkie jest w tym znaczeniu, że otrzymuje ciało podobne do jego ciała, że on był człowiekiem, dlatego może współczuć we wszystkich boleściach naszych, we wszystkim, bo doświadczył wszystkiego, oprócz grzechu i ma uwielbione ciało i Wierzący w niego, którzy się jemu oddali, zawsze się radowali z tego i to było ich nadzieją, że otrzymają też takie ciało, ale to ma być ciało, prawda? Bo wyraźnie pismo mówi, że pierwszy człowiek nie mówi, że jest duchem z nieba, drugi człowiek, że pierwszy człowiek jest z ziemi, a drugi człowiek jest z nieba, prawda? Apostoł Paweł to mu mówi. Nie, nie mówi, że jest. Drugi jest duchem z nieba. Drugi jest człowiek z nieba. Tak jak no, nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy nosić obraz niebiańskiego człowieka. Prawda? Ale nie niebiańskiego ducha, czy nie anioła w tym znaczeniu. Prawda? Dlatego, jeżeli takie wersety w piśmie występują, i rzeczywiście jest bardzo wiele, y, 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 prawda? które mówią o Słowie Bożym, bo przecież i Abrahamowi ukazało się trzech mężczyzn, prawda? I później dwóch poszło do Sodomy i Gomory, a jeden został i Abraham rozmawiał z nim tak jak z Bogiem JHWH. Możemy tą relację przeczytać. A więc słowo Boga może stać się ogniem i przemawiać z ognia, może ukazać się jako człowiek, no dla Boga to nie jest nic niemożliwego. To pismo mówi, że, że aniołowie porzucili przyrodzone, czy przekazane im miejsca, tylko że, że szli na, na ziemię i brali sobie córki ludzkie za, za żony. To cóż to jest nadzwyczajnego, jeżeli Boże Słowo przybiera ciało. I ukazuje się w ciele, tak jak ten dowódca wojsk Pana. I jest malach, czyli posłańcem Bożym do ludzi. A w konsekwencji słowo stało się ciałem. I tu mam przekład Septuaginty, już na, na zakończenie. Chciałem zacytować taki werset z Księgi Izajasza. Dlaczego akurat cytuję z tego przekładu? No jest on tłumaczony z tej oryginalnej Septuaginty na język polski. Septuaginta 70 uczonych żydowskich spisywało ten przekład i był on bardzo, bardzo rozpowszechniony. Zasadniczo jedynym takim przekładem na język grecki, którym posługiwali się chrześcijanie. I z tego przekładu chciałbym zacytować na zakończenie, werset 63 rozdziału księgi Izajasza, z wersetu 8 i 9. Czytamy tutaj tak, w taki sposób oddane są te słowa, gdzie jest powiedziane o Bogu, o JHWH. I sam stał się ich wybawieniem z wszelkiego ucisku. To nie jakiś wysłannik ani anioł, ale sam Pan wybawił ich, bo ich miłuje i jest dla nich wyrozumiały. On sam ich wyzwolił, przygarnął ich i wywyższył ich na wszystkie dni wieczności. Oni jednak okazali brak uległości, drażnili jego świętego ducha. Wtedy on odwrócił się, stając się nieprzyjazny. Mowa tutaj jest o. To kotek mój tutaj tak biega, jeżeli jakieś odgłosy słyszeliście. Mowa o narodzie izraelskim. No i jest powiedziane, że sam Bóg ich wybawił. A więc całkowite utożsamienie tego posłańca, tego Malach, jako osobistego posłańca Bożego. W tym znaczeniu, że jest utożsamiony całkowicie z Bogiem. Bo Bóg mówi, że sam ich wybawił, prawda? Takich wersetów jest znacznie, znacznie więcej. Jeżeli Bóg pozwoli, to być może jeszcze kiedyś wrócę i, i, i omówimy więcej takich wersetów. Pozdrowienia serdeczne i błogosławieństwo dla wszystkich. Pozdrowienia dla Pana Wiesława również. Wszystkiego dobrego.